akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, chiromancja, Harry Potter, homeopatia, magia, wróżbiarstwo. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Kontakty człowieka, ludzi, ludzkości z duchami to historia stara jak świat. Nas jednak będzie interesowała ta odmiana amerykańsko-europejskiego spirytyzmu, właściwie może nie najnowocześniejsza, ale współczesna. Początki tego spirytyzmu w formie, którą znamy, sięgają wiosny 1848 roku, gdy w pewnym domu w stanie Nowy Jork dały się słyszeć jakieś dziwne szmery, stukania i dwie córki właściciela domu, Kasia i Małgorzata Fox, i także pewien sąsiad z ich sąsiad stwierdzili, że w nocy 31 marca tegoż właśnie roku nawiązali kontakt z owym duchem za pomocą tak zwanego alfabetu stukania i otrzymali od niego wiadomość, i tak rozpoczęła się ekspansja zachodniego spirytyzmu. Szczególnie dziwny jest właśnie fakt, iż te dźwięki stawały się w tym domu bardziej intensywne w obecności córek Foxów, ponieważ obie były młode i zupełnie naiwne. I one zaczęły sobie wyobrażać, że jest to pewien kod, coś w rodzaju alfabetu Morsa. Stwierdziły, że wydają je jakieś zapewne zupełnie nieznane istoty, które pragną się z nimi porozumieć przez owe dźwięki. I w ten sposób zaczęły wchodzić w dialog ze światem duchów, o czym oczywiście na początku nie wiedziały. Te duchy dawały znać o sobie poprzez uderzenie w meble i dziewczynki odpowiadały w ten sam sposób i nawiązały kontakt z tymi duchami. Te rozmowy odbywały się właśnie z udziałem tych dwóch dziewczynek, i to jest warte podkreślenia, ponieważ jedna z nich miała 15, druga 12 lat. I obydwie umrą w stanie obłąkania. Były to dwa media, które przez całe lata oddawały się owej zabawie, rujnując całkowicie swoje zdrowie psychiczne. Katastrofalny stan ich psychiki nie odstraszył jednak innych i setki, tysiące ludzi zaczęły przybywać do domu Foxów. Po 7 latach odnotowano 2 miliony zwolenników spirytyzmów i tysiące mediów. Jakie są twierdzenia? Ponieważ po pewnym czasie oczywiście zaczęto próbować teoretycznie uzasadniać te wszystkie zdarzenia i budować jakąś teorię. Jaki jest zakres twierdzeń teorii spirytystycznych? Nie istnieje grzech, nie ma złego ducha, nie istnieje piekło, nie masz czegoś takiego jak łaska. Człowiek jest z natury swej boski. Wszystkie zdolności mediów służą jedynie do pogłębiania świadomości, żeby to powiedzieć dzisiejszym językiem. I najważniejsze, istnieje możliwość kontaktu z duchami wyższymi, które przybywają nam z pomocą dzięki technikom spirytystycznym. I ta droga duchowa, te wszystkie twierdzenia, one są bardzo w dużej stopniu oparte na tradycji hinduistycznej, więc bardzo, znaczy, choć oczywiście to nie jest absolutnie precyzyjne, ale można powiedzieć, że spirytyzm jest częścią okultyzmu. Dziś spirytyzm stał się, omówię trzy takie najbardziej w tej chwili rozpowszechnione typy spirytyzmu. Nie będę wspominał o szamanizmie, który w istocie jest rodzajem spirytyzmu. W szamanizmie przewodnikami duchowymi są duchy zwierząt, czy też jakieś siły animalne danej osoby, lub też dusze zmarłych szamanów. Natomiast w spirytyzmie tym historycznym mówi się o duszach zmarłych, natomiast w channelingu, w takiej formie bardzo modnej ostatnio, którą między innymi Shirley MacLaine propaguje, mówi się tutaj już o najróżniejszych istotach, aż po UFO, czyli jakieś inteligencje nieznane. Halo. Dzień dobry. Witam, Pani Ewo. Właśnie chciałam powiedzieć o pewnych niebezpieczeństwach związanych ze spirytyzmem.
bo takie doświadczenie kiedyś miałam. Ja zresztą kiedyś wspominałam o tym w radiu, że miałam doświadczenie ze spirytyzmem dziecięcym, jak to pan określił. Ale myślę, że skutki jego były równie niebezpieczne jak spirytyzmu dorosłego i każdego innego. I dlatego chciałam powiedzieć, jak to jest niebezpieczne, żeby przestrzec ludzi. Dlatego, że nawet pomimo, że my to w dzieciństwie bawiliśmy się, no to nawet nie była zabawa, do nas duchy rzeczywiście realnie przychodziły i odpowiadały na różne pytania i naprawdę było to jak na dziecięcą historię bardzo niebezpieczne, to jednak w domu, w którym się to działo, gdzie mnie wprowadziła ta rodzina, te dzieci z tej rodziny w tą zabawę, powiedzmy, później działy się naprawdę okropne rzeczy, łącznie z tym, że osoba, która urodziła w tym domu dziecko, to dziecko zabiła. No wręcz takie rzeczy się zdarzały. A czy dla pani to miało jakieś konsekwencje, jak pani sądzi? Dla mnie osobiście bardzo duże, zresztą wspominałam o tym, do tego stopnia, że weszłam bardzo silnie w magię, w okultyzm, rozmaite rzeczy, z których musiałam być potem uwalniana, także no, jednocześnie jest to pewna rzecz budząca nadzieję, bo jak widać można z tego wyjść. Chrystus ponad tym. I nie, rzeczywiście nie ma rzeczywistości, gdzie by nie wyprowadził, ale to boli. I to jest ogromny proces oczyszczania później. I nie ma... Tak. Dziękuję serdecznie. Jak słyszeliśmy, takie rzeczy trwają w człowieku bardzo, bardzo długo. Bardzo pani dziękuję za to świadectwo. Ta forma, o której mówiła pani Ewa, spirytyzmu zabawowego, o niej za chwilę, w tej chwili dalej o właśnie tym kanałowaniu, tak tłumaczymy, channeling, termin spopularyzowany początkowo w kręgu zwolenników UFO w Stanach Zjednoczonych. Osoba, która wpada w trans, może dzięki temu kanałowaniu otrzymywać wiadomości od istot żyjących w innych wymiarach, tak mówią zwolennicy tej metody, od przewodników duchowych, mistrzów, mądrości, bytów z innych planet i tak dalej. Przez trogi dostaje się wtedy upomnienia, wskazówki dotyczące życia duchowego, moralnego i praktycznego. Te wskazówki poddawane są w formie rysunków, szkiców, melodii. To zupełnie najróżniejsze są formy. Zwolennicy tej odmiany spirytyzmu powołują się na istnienie uniwersalnej pamięci, która zawiera wszelkie poznanie i wiedzę na temat ludzkich przyszłych i przeszłych doświadczeń. Także ten kontakt jest wtedy połączeniem się z istotami bezcielesnymi za pośrednictwem jednostek wyjątkowo wrażliwych, tych, które właśnie odpowiadają na wezwania. Są dwa typy takie główne mediów, to znaczy te, które zachowują pełną świadomość w trakcie transu i te, które zupełnie znikają i pojawia się w miejsce tej osoby ktoś inny, który przejmuje zupełną kontrolę nad ich ciałem i ich zmysłami, odruchami i ktoś inny przemawia. Te istności, które wypowiadają się, no, z definicji starają się zdobyć autorytet wśród osób, które słuchają ich głosu. Określają siebie jako istoty o wiele bardziej rozwinięte niż ludzie, nie tylko duchowo, ale też materialnie. Określają się jako byty mentalne, byty duchowe, niekoniecznie jako duchy. Jeszcze bardzo często używane jest w tej formie spirytyzmu pismo automatyczne lub nagrywanie na taśmę magnetofonową, ale no, nie istnieje żaden sposób na zidentyfikowanie komunikującej się istoty, ani na stwierdzenie jej prawdomówności. I ta różnica pomiędzy mediumizmem spirytystycznym a channelingiem polega na tym, że ta nowoczesna forma dotyczy kontaktów z rzekomymi mieszkańcami świata ponadzmysłowego czy pozaziemskiego, a w klasycznym mediumizmie spirytystycznym dotyczy przede wszystkim kontaktów z duszami zmarłych. I teraz, co jest jeszcze istotne do powiedzenia? Istnieją pewne techniki, które umożliwiają rozwinięcie tych zdolności mediumicznych i przyjmowanie poleceń od tak zwanego wielkiego wtajemniczonego, czyli ducha, tego nieczystego, który posłuży się osobą oddającą mu się
po to, żeby przekazywał właśnie swoje przesłania. I teraz, jakie są konsekwencje tego typu zachowań? Istnieje takie świadectwo, które zawsze przywołuję w rozmowach z osobami, które bagatelizują spirytyzm zabawowy. Co to jest spirytyzm zabawowy? No to każdy z nas chyba wie. Jeśli sam tego nie robił, no to widział czy słyszał o talerzyku poruszającym się pomiędzy osobami, który odczytywał poszczególne litery. Są też najróżniejsze inne formy tego. Są takie tablice z literami. Można wymyślić właściwie każdy sposób na to, by po kolei jakieś litery ubierały się w słowa i przekazywały jakieś posłania do osób, które się w ten sposób zabawiają. I teraz jaki kształt przybierze ów duch nieczysty? To jest, no w sumie jest to dość oczywiste, jak się tak pomyśli racjonalnie o tym, bo ten duch wybiera taki kształt, który będzie najbardziej odpowiadał wyobraźni medium, tej osoby, przez którą to wszystko się odbywa. Jeśli medium jest zainteresowane tradycjami wschodu, duch przedstawi się jako hinduski guru. I taki był na przykład przypadek pani Bławacki, to jest jedna z takich osób dla XIX wieku i dla New Age'u kluczowa. Jej duch był guru z białej wspólnoty Himalajów. Jeśli ktoś interesuje się cywilizacją Inków, ostatni z ich władców przemówi do tej osoby. Jeśli natomiast ktoś lubi tradycję starych Celtów, całkiem możliwe, że nawiedzi tę osobę jakiś stary druid celtycki. Jej duch będzie używał archaizmów, będzie posługiwał się naszą wyobraźnią, będzie wskrzeszał zawarte w niej obrazy, nada im cechy bardzo dużej realności. Chodzi tutaj jak zwykle o wywołanie efektu i o zdobycie autorytetu wobec tej osoby, ponieważ osoba, która uznaje autorytet innej osoby, otwiera się na nią, a tutaj chodzi o jak największe otwarcie i opanowanie tej osoby, która poddaje się temu otwarciu. I teraz sprawa jest jasna, że duch nie będzie ograniczał się do jednej osoby. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wciągnąć w tę zabawę, ponieważ im więcej osób jest w to wciągnięte, tym ten duch ma większe możliwości działania i powstają całe grupy, całe łańcuchy takich osób. One się uzależniają powoli przekazują jakby część swoich prerogatyw tym duchom. Na przykład pytają się o to, jakie powinni podejmować decyzje i zyskują w ten sposób pewne poczucie bezpieczeństwa. Natomiast cena za to złudne poczucie bezpieczeństwa jest bardzo wysoka, gdyż następuje uzależnienie fizyczne, psychiczne i duchowe i to powoduje naprawdę ogromne spustoszenia w osobowości człowieka. W pewnych badaniach stwierdzono w czasach największego nasilenia mody na spirytyzm w Stanach Zjednoczonych 40% pacjentów azyli dla psychicznie chorych to były osoby biorące udział w seansach. I destrukcja osobowości, która często zachodzi właśnie u takich osób, no jest po prostu straszna i te osoby zatracają siebie zupełnie. I bardzo jest dziwne, że mimo wielu ostrzeżeń ten channeling stał się tak popularny, a są dwie tego przyczyny. To jest udział środków masowego przekazu, bardzo duży w propagowaniu oraz, co jeszcze ważniejsze, bagatelizowanie tych fenomenów spirytystycznych, a ukazywanie korzyści, jakie z nich płyną i to podtrzymuje właśnie tę fascynację. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, chiromancja, Harry Potter, homeopatia, magia, psychotronika, wróżby, wiara. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Halo. Dzień dobry. Witam Pani Anno. Tak się składa,
składa, że dziś słucham pana audycji i może przedstawić się w ten sposób, że ja nie miałam nigdy żadnych doświadczeń w zakresie, o którym pan mówi, czyli po prostu no, zero doświadczeń. Natomiast cel, dla którego zadzwoniłam, jest taki. Chciałabym pana uprzejmie prosić o przedstawienie bliżej no, okultyzmu jako takiego i zwłaszcza, to znaczy może tak, powiem dlaczego. Ja mam pewne informacje publicystyczne, że część polskich polityków należy do masonerii okultystycznej. I to jest w zasadzie cel mojego pytania i uprzejma prośba do pana, aby pan, ja nie mam właściwie no takie od publicystycznej jakieś tam śladowe informacje w tym względzie. Rozumiem, że pan jest znawcą i stąd moja wielka prośba o nauczenie nas, co to jest. Zwłaszcza, że mamy polityków, którzy do tego należą. Dziękuję serdecznie za ten telefon. Oczywiście masoneria jest częściowo tylko w zakresie tematu, o którym mówimy w poniedziałki o godzinie 14. O tyle jest w zakresie, że część inicjacji masońskich to inicjacje ezoteryczne. Natomiast to jest właściwie tylko powód, dlaczego można by było o masonerii mówić w tej audycji. O tyle, że ta inicjacja i idąca za nią wtajemniczenie i wejście w grupę, która mieni się jakąś elitą, pociąga za sobą grzech pychy, no i wiadomo, jakie konsekwencje są tego. Natomiast jeśli w masonerii pojawiają się jakieś rzeczy, które są objęte, są jakby zainteresowani tej audycji, no to omawiamy je osobno po prostu. Mówimy o czarach, mówimy o różnych innych praktykach. Sama masoneria jako taka jest formą oddziaływania społecznego, która no, w tej audycji nas nie interesuje. To, co warto wspomnieć, to jest właśnie inicjacja, która otwiera drogę do różnych innych zagrożeń, o których tutaj mówimy w naszej audycji. Wydawałoby się, że spirytyzm zabawowy no jest to coś zupełnie niewinnego i zupełnie nieszkodliwego. Ja proponuję, żeby osoby, które kładą ręce na ten talerzyk czy szklankę, zastanowiły się, że jeśli stawiają pytania i ktoś po tamtej stronie odpowiada na te pytania, to kto jest tym podmiotem, który może na te pytania odpowiadać? I skąd bierzecie pewność, że ten, kto jest po tamtej stronie, chce waszego dobra? Opowiem o takim przypadku, który, no, dokładnie ten sam sposób myślenia, zabawa z talerzykiem, praktykujący młodzi katolicy zostali przez tego ducha bardzo mocno przestraszeni, tam no, mówią, ten duch straszył jednej osobie, że niebawem umrze, przepowiadał różne inne rzeczy. Oni się, ci chłopcy, no, stwierdzili, że to jest tekst bzdur, gdy okazało się jednak, że w ich pokojach w internacie miały miejsce różne dziwne zjawiska, na przykład samoistne zapalanie się papierów. Byli coraz bardziej przerażeni. Wieczorem, kiedy jeden z chłopców kładąc się spać, zdjął aparat dentystyczny, położył go koło siebie, a rano, gdy go ponownie nałożył, poczuł w ustach ciepły płyn, który natychmiast wypluł do zlewu. Okazało się, że to krew. A on w żaden sposób nie krwawił. No to możecie Państwo sobie wyobrazić miny tych chłopców. I ta opresja zakończyła się po sakramencie pojednania. Na szczęście to był okres świąt Zmartwychwstania Pańskiego, więc okoliczności były sprzyjające dla nich, dla pojednania się z Panem. Ale to pierwsza rzecz, którą chcę podkreślić, że sakramenty są antidotum przeciwko skutkom uczestniczenia w seansach spirytystycznych. I to jasno świadczy o tożsamości ukrywającego się za nimi ducha. I trzeba, ale tak naprawdę trzeba wiele czasu, żeby uświadomić sobie spustoszenia, jakich dokonał on w tych osobach, które miały do czynienia z wywoływaniem duchów, nawet w sposób zupełnie zabawowy. Wśród innych form spirytyzmów, oprócz właśnie tego spirytyzmu towarzyskiego, zabawowego i channelingu, jest jeszcze taka forma, też klasyczna, ale troszkę inna, pismo automatyczne.
I nawet gazety kolorowe pokazują, jak to się robi, jak można sprawić, żeby wejść w stan mediumiczny i zapisywać różne polecenia, informacje, obrazy. No ale trzeba wiedzieć w sposób jasny, że to na pewno nie jest Duch Boży, bo on nie gwałci nigdy naszej ludzkiej wolności. Duch proroctwa był zawsze poddany woli proroków. Pamiętamy, jak niektórzy z nich nawet uciekali długo przed Panem Bogiem. Duch Boży nie posługuje się nami niczym prostackim piórem i to jest działanie niezgodne, niegodne Stwórcy i niegodne samego stworzenia. Jest to uprzedmiotowienie człowieka, sprowadzenie go do roli niższej niż, niż zwierzę. Więc chyba już więcej nic na ten temat nie można powiedzieć. Jeszcze rzecz jedna istotna, wydaje mi się bardzo. Duch nie może wyważyć drzwi naszej wolności. To jest coś, co warto zapamiętać, ponieważ bardzo wielu osobom mogłoby się wydawać, że tak właśnie nie jest, ale to jest absolutna prawda. Chociaż może się zdarzyć, że otwarcie się na tę rzeczywistość może nastąpić w sposób bardzo subtelny i delikatny. I następną, po chwili muzyki, opowiem właśnie historię, w której pokażę, jak nawet no, zupełnie wydawałoby się nieszkodliwe zachowania mogą doprowadzić do tego, że staniemy się przedmiotem działania kogoś, kto nie jest zainteresowany naszym dobrem. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Czekamy na uwagi, propozycje, świadectwa. Pisz encyklopedia. Mieliśmy kilka telefonów poza anteną. Pierwsze pytanie. Jeśli pojawia się smutek, jak oddzielić smutek wynikający z kontaktu z tą rzeczywistością nam nieprzychylną, a zmysłami niedostępną, od takiego smutku zwykłego, wynikającego z różnych przyrodzonych przypadłości, na przykład z niewyspania? No jest właściwie tylko jedno kryterium. Czy ktoś miał do czynienia z tą rzeczywistością okultystyczną, czy nie? Jeśli tak i pojawiają się tego typu fenomeny, jak jakieś stany okołodepresyjne, smutek i tak dalej, no trzeba poszukać właśnie w tym kierunku. I tutaj jedyną rzeczą, którą można polecić, to jest modlitwa o uwolnienie. Wtedy zostają zrywane te więzi z tym światem, które zostały nawiązane w trakcie tych praktyk i wtedy rozpoczyna się długotrwały proces, w którym Jezus Chrystus leczy rany i tam, gdzie rozlał się grzech, pojawia się łaska. Pytanie jest o moje doświadczenia w tej dziedzinie. No, moje doświadczenia w tej dziedzinie są, jeśli o temat dzisiejszej audycji chodzi, są dość skromne. Spirytyzm zabawowy i to raczej jako osoba, która towarzyszyła tego typu zabawom, a nie uczestniczyła w nich. Natomiast z dziedziną okultyzmu miałem do czynienia i stąd to ten ton nawiedzenia, który jedna z naszych słuchaczek wyczuła w moim głosie. Bardzo za niego przepraszam. Pan Ryszard opisał sytuację, w której w mieszkaniu 20 lat temu były wywoływane duchy i towarzyszyły temu dość takie spektakularne zdarzenia typu pęknięty talerzyk czy pękające żarówki. I w sposób oczywisty to pomieszczenie i ta rodzina, te osoby, które tam w tym uczestniczyły, no są w sposób oczywisty zagrożone i poddane mogą być różnorodnym presjom w ciągu dalszego życia. To może się wiązać z najróżniejszymi konsekwencjami. To bardzo trudno zresztą oddzielić splot tych wszystkich rzeczy. Jest bardzo trudny do rozwikłania, rzeczy nadnaturalne i naturalne. Ale warto jest wtedy prosić o poświęcenie mieszkania, warto jest modlić się i pościć w intencji osób, które uczestniczyły w tego typu zdarzeniu. To zawsze pomaga. Jakie jest stanowisko wobec tych doświadczeń wszystkich?
Po pierwsze, nadprzyrodzone pochodzenie spirytyzmu trzeba absolutnie wykluczyć. W tradycji chrześcijańskiej nie jest znane doświadczenie mediumiczne. Wręcz przeciwnie, i o tym mówi Biblia bardzo stanowczo, te techniki mediumistyczno-spirytystyczne są wykroczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Techniki mediumistyczne, oprócz tego, że są niebezpieczne, są też moralnie niewłaściwe i niezależnie, one są niewłaściwe niezależnie od intencji dobrego celu tak zwanego, czy też jeśli będą łączone z modlitwą, to nie ma żadnego wpływu, są absolutnie jednoznacznie negatywne. Już z zupełnie racjonalnego punktu widzenia istotą doświadczenia mediumistycznego, jak też każdego spirytyzmu, jest absolutnie nieusuwalna niepewność źródła. I jeśli nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto nam podpowiada, no to dlaczego mamy przypisywać tym podpowiedziom dobre intencje? I teraz, jeśli chcielibyśmy rozeznawać prawdomówność tych bytów spirytystycznych, to rozeznanie dotyczyłoby nie tylko doświadczenia tego mediumistycznego, ale także światopoglądu, który jest propagowany w kontekście tego rodzaju przeżyć. I to jest bardzo istotny argument, ponieważ objawienie chrześcijańskie jest tu zawsze swoiście przedefiniowane, co jest formą właściwie odrzucenia tego objawienia chrześcijańskiego, ponieważ ono jest podane w sposób bardzo precyzyjny i jednoznaczny i nie można mówić, że Chrystus był magiem i że te rzeczy robił dzięki udziałowi duchów. I to, że duchy głoszą światopogląd, który jest światopoglądem New Age, jest oczywistą rzeczą, że jest to coś, co jest absolutnie nie do pogodzenia z przesłaniem chrześcijańskim i mówiąc najkrócej, najczęściej jest to albo fikcja, albo duchowe zwodzenie. Halo? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Ola z tej strony. Bardzo mi miło. Takie pytanie. Wiem, że moi dziadkowie, także moi rodzice uprawiali kiedyś seanse spirytystyczne. I teraz chciałam zapytać, w jakim stopniu te doświadczenia ich mają wpływ na to, co się dzieje w tej chwili w ich życiu. To znaczy, ja widzę pewne objawy, problemy z nałogiem, czy to alkoholizmu, czy papierosy. Natomiast w jakim stopniu również ja bym mogła odciąć te więzy przyszłości? Tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Tutaj dotykamy bardzo szerokiego tematu, jakim są więzi międzypokoleniowe. I z doświadczenia odnowy charyzmatycznej wynika, że te relacje są realne do drugiego, trzeciego, nawet czwartego pokolenia. I z tego, co ja zaobserwowałem, im większa jest więź pomiędzy nami a osobami właśnie, naszymi rodzicami, naszymi dziadkami, im ta więź jest większa, bądź też na ile te osoby, które praktykowały okultyzm, spirytyzm czy różne inne praktyki inicjacyjne, jak głęboko w to weszły, tym to oddziaływanie na nas może być większe. Istnieje taka praktyka modlitwy uzdrowienia międzypokoleniowego. To, co mogę w tej chwili powiedzieć, to ośrodek odnowy w Łodzi sprzedaje. Jest sprzedaż wysyłkowa prowadzona tej pozycji. To jest rzecz, którą warto jest nabyć i przemodlić, bo to jest długi proces. Natomiast co pani może zrobić w swojej sytuacji? Ja myślę, że nie wiem, poszukać momentu, teraz nie wiem, jest październik, adwent, Wielki Post, znaleźć dobry moment, w którym mogłaby pani przeprowadzić taką nowennę, krucjatę, połączyć modlitwę z postem w intencji i myślę, że w intencji swoich dziadków i myślę, że efekty będą doskonałe. Serdeczne dzięki. Halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mówi Olga.
Ja chciałam się zapytać o taką a propos zabawowych spraw. Rzecz, która mnie niepokoi, a nie wiem, czy słusznie, to jest są gry fabularne. Ja nie wiem, czy pan się orientuje. O komputerowych grach RPG pani mówi, tak? Nie. O grach takich, w których spotyka się grupa osób, to jest są gry bardzo rozpowszechnione wśród harcerzy. Znaczy w środowiskach harcerskich jest bardzo to popularne. Takie gry planszowe, tak? Nie. Spotyka się grupa osób i jedna z osób jest, że tak powiem, mistrzem gry. To jest gra, która się dzieje w wyobraźni, przy czym każda z osób obiera sobie jakąś postać, którą się jest. I to od początku mi pachniało dziwnie, odkąd usłyszałam parę lat temu o tym. Znam różne osoby, które siebie nie znają, a miały kontakt z harcerstwem i zauważyłam, że właśnie w środowisku znajomych harcerzy jest to bardzo popularne, ale nie tylko, bo widzę, że również wśród studentów. A dlaczego panią to niepokoi? Niepokoi mnie, na ile wchodzenie w taką postać. To jest w ogóle, rzeczywistość, która jest w tych grach się odbywa, jest rzeczywistością to jest bajkowy świat magiczny. Tak, jeszcze jedno pytanie zadam. A jaką ma władzę nad wolnością uczestników gry ten mistrz? Znaczy on wymyśla jakby dalsze etapy. Ja, wie pan, nigdy nie uczestniczyłam w tej spotkaniu, ale z tego, co tam się z rozmów. On jakby określa, co się będzie działo, co dana osoba, kogo dana osoba spotyka i tak dalej. Niepokoi mnie to identyfikowanie się z tą postacią, dlatego że ta postać ma jakieś tam cechy nadnaturalne, to są jakieś elfy, nie elfy, takie rzeczy. Bo oprócz wyglądu, który też sobie każda z nich opisuje, również to są jakieś możliwości, które ona może w tej grze wykonywać, jakieś stadium mocy i tak dalej. Ale to, że to wszystko się dzieje, no i to są takie seanse, na których się spotyka ta grupa osób. A bardziej osobiście mnie to dotyczy, ponieważ moja siostra jest dosyć młodą osobą, teraz jest w harcerstwie. W tych grach uczestniczyła pomimo tego, że tam wyszła z harcerstwa, ale teraz zaczęła uczestniczyć w grupie harcerskiej, która na przykład obozy organizuje w takim kontekście, w kontekście, jak ona to określa, to jest obrzędowość. Obrzędowość. I ta obrzędowość dotyczy magii przedpiastowskiej, znaczy takiej starosłowiańskich wierzeń różnych. Tak. No i to chciałam się powiedzieć, czy pan coś o tym wie. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Więc to, o czym pani mówi, jest dla mnie zupełną nowością. Będę starał się coś więcej na ten temat dowiedzieć. Co w tej chwili mogę powiedzieć? No, to, co na końcu pani powiedziała, to już brzmi groźnie, bo to jest odniesienie do bardzo konkretnej, realnej tradycji duchowej. Tradycji duchowej, która jest tradycją szkodliwą i kaleczącą dziś po objawieniu Jezusa Chrystusa. To jest coś, co człowieka redukuje i uwstecznia. Natomiast swego czasu toczyła się dyskusja, w której wziąłem udział na temat Harry Pottera i ja stwierdziłem, że jest to przedszkole okultyzmu ta książka. Chociaż może to nawet jest za dużo powiedziane, ale dostrzegałem zupełnie niepotrzebną równoległość świata, który jest w tej książce promowany, pokazywany z realnym światem okultyzmu, chociaż jest to oczywiście w takiej wersji dla 12-latka podane, złagodzone i tak dalej. A to ten mechanizm, który pani opisała w tej chwili, no doskonale, idealnie pasuje właśnie do, najpierw banalizuje się jakąś rzeczywistość, a później już jest zaproszenie do udziału w jakichś obrzędach szamańskich, słowiańskich, przedchrześcijańskich. I wtedy te
naturalne odruchy obronne jakby znikają, no bo coś się zbanalizowało poprzez jakiś czas zabawy i już tak mnie niepokoi. Obiecałem jeszcze opisać ten przypadek, w którym który jest no, takim bardzo silnym ostrzeżeniem. Otóż w górach, w schronisku ktoś zaczął, no zadał pytanie śpiącej osobie, ten chłopak zaczął odpowiadać, okazało się, że nagle mu zaczął mówić innym głosem, no i tutaj się zaczęły również jakieś groźby, jakieś straszenie, nawet mówienie o pewnych rzeczach, które ta osoba, których nie mogła wiedzieć, o innych osobach. Po obudzeniu się ten chłopak zupełnie nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówił i przeprowadzono z nim takie przypomnienie, czy i kiedy, w jaki sposób uczestniczył w jakichś formach okultyzmu. Okazało się, że w niczym, oprócz jednej rzeczy, był świadkiem, nie uczestniczył, ale był świadkiem seansu spirytystycznego. I to, że ktoś uczestniczy w seansie spirytystycznym, nie bierze w nim udziału, ale przez samo przebywanie w tym pomieszczeniu wyraża jakby zgodę, dopuszcza istnienie tej rzeczywistości, może otworzyć go na tę rzeczywistość, może to no, wiązać się z jakimś, no, z jakimiś przykrościami i z dolegliwościami. To wszystko w tym tygodniu. Zapraszam serdecznie za tydzień. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Adres: Katolickie Radio Archidiecezji Warszawskiej, Święty Józef, ulica Łazienkowska 14, 00-449, Warszawa, z